Nazywam się Podróżnik IT. W maju 2017 roku podczas meczu doznałem podwójnego złamania nogi. Nauka chodzenia, powrót do zdrowia trwały miesiącami. Po powrocie zrozumiałem, że zdrowie jest najważniejsze. Postanowiłem resztę życia poświęcić trasom pieszym i promowaniu turystyki. Wyrusz ze mną w trasę. Witam Was bardzo serdecznie, moi kochani. Jesteśmy na przełęczy Krowiarki. Raz ze mną podąża mistrz drugiego planu, ksiądz Andrzej. A także jestem ja, podróżnik IT. Przełęcz Krowiarki osadzona na 1012 metrach nad poziomem morza. Nazwa pochodzi od pasterek, które przychodziły tutaj razem z krowami. Ich właśnie popularnie nazywały się krowiarkami. Mamy dzisiaj do zaatakowania Babią Górę przez Sokolicę i przez Gówniaka. Tutaj pokazuję 2 godziny 30 minut. Z naszym tempem, znając życie, to jest jakieś godzina 45 wejścia. No, taki jest plan. Minimum, maksimum to wszystko zależy od tego, co na górze, w jakim czasie wyjdziemy na górę. Jest przed 10, jeżeli bylibyśmy gdzieś przed 12 na Babiej Górze, to albo zejdziemy sobie do Markowych Szczawin i potem właśnie wrócimy tędy tutaj szlakiem niebieskim, czyli tak zwanym górnym płajem, albo może zejdziemy i pojedziemy na Policę. No. To zaczynamy wyjście na masyw Babiej Góry. Nie bądź zegarkiem, podziel się lajkiem i nie bądź nubem, poczęstuj mnie subem. Po 27 minutach wejścia od Krowiarek jesteśmy na Sokolicy, 1367 metrów nad poziomem morza. Tylko 2 metry niżej niż ma Polica. Sokolica jako szczyt to jest takie wypłaszczenie, które leży nad kilkudziesięciometrową przepaścią, którą mamy tam bardziej na północ. Skąd Sokolica? Ponieważ tutaj w tej ścianie skalnej, którą mamy tutaj za barierką, była grota, w której kiedyś gniazdował orzeł przedni. Natomiast miejscowi ludzie nazywali tego orła sokołem i stąd góra, na której miał gniazdo tak zwany sokół, nazywa się Sokolicą. Gówniak przed nami, 1619, i w chmurach mamy Diablaka, Babią Górę, 1725 metrów nad poziomem morza. I tam jest mała Babia Góra, na której byliśmy 2 tygodnie temu. Inne szczyty w Beskidzie Żywieckim, Kolisty Groń, Magórka, Jałowiec. Całe pasmo jałowieckie i częściowo widoczny Beskid Makowski. Orzeł przedni. Mieszkańcy, którzy tam na dole mieszkali, nie wiedzieli, czy to orzeł, czy to jaszcząt. Łatwiej nazwać coś sokołem, coś co lata i duże i drapieżne. Więc to tylko sokół, sokolica. Zawoje widać na dole. Miejscowości, które są przy drodze wojewódzkiej do Zawoi. No i pasmo jałowieckie, na którym byliśmy w tamtym roku. Także szczyty w Beskidzie Żywieckim, tam bardziej Romanka, Pilsko, te rejony, Korbielowa, Żywca, Żywieckiej Ziemi. No, ale to innym razem. No i chmury na Babiej Górze. Wolelibyśmy mieć piękny widok, ale Babia Góra jest górą zmienną. Teraz są chmury, a wyjdziemy i będzie bezchmurne niebo, także wszystko jest przed nami. Jesteśmy na kolejnym wierzchołku masywu Babiej Góry. Na tak zwanej kępie, 1521 metrów nad poziomem morza, czyli tylko niecałe 100 metrów poniżej Gówniaka. Tempo z 1367, czyli z Sokolicy, na której przed chwilą byliśmy, to jest, uwaga, żebyście nie pospadali z krzeseł, 12 minut. W 12 minut przeszliśmy ponad 150 metrów do góry. Na pewno na plus to, że jest kosodrzewina, nie ma drzew, tak jak wiecie. Ostatnio, gdy szliśmy z tamtej strony, no to drzewa i ten taki nieprzyjemny zaduch zatrzymały nasze wejście.
Dzisiaj tego nie ma. Dzisiaj jest kosodrzewina i łatwiej się oddycha. Także to wyjście też jest szybsze. No i w takim tempie stawiam, że za jakieś 40 minut będziemy na Babiej Górze. Także tak obstawialiśmy godzina 45, z 2 godzin 30 minut na Babiej Górze. No to podejście teraz nie będzie jakieś mega, bardziej kilometrażowo. To jest troszeczkę do przejścia. Pod Główniak będzie mocniejsze podejście, potem będzie zejście pod... zejście na przełęcz pomiędzy Główniakiem a Babią Górą, no i podejście już na samą Babią Górę, gdzie na samym masywie, na samym szczycie będzie nas czekała Gołoboża. Drodzy Państwo, dotarliśmy na Główniak. Szczyt Główniaka. 1617 metrów nad poziomem morza. Tam przed nami już jest tylko Babia Góra. Także tyle nam zostało do osiągnięcia naszego celu. 1617 to i tak najwyższy szczyt. Po pierwsze, razem zdobyty najwyższy szczyt i najwyższy po złamaniu. Ale dzisiaj rekord pójdzie odciut dalej, a dokładnie ponad 100 metrów więcej. Tak jak mówiłem Wam wcześniej, te chmury przetaczają się nad szczytem, także raz jest bardzo ciepło, jest bezchmurne niebo, a raz jest tak teraz, czyli wygląda tak, jakby miało się zbierać na deszcz. Te ciężkie takie deszczowe chmury idą na nas. Może akurat przetoczą się nad nami, jak będziemy wchodzić i znajdzie się jakaś taka kawałek, taka przestrzeń za tymi chmurami, że będzie bezchmurne niebo. No. Tu mieliśmy taki początek Gołoboży, czyli tych takich kamieni luźno leżących, powstałych przez wieczenie skał, poprzez wieczenie skał, przez słońce, przez wiatr, przez deszcz, przez lód. Tu mamy szczyty, kolejne szczyty na Beskidzie Żywieckim. Z tym takim pasem wydzielonym to jest Mosorny Groń, cel na Hali Śmietanowej. Następnie mamy Police i Czerniec, a za nią jest Aksamitka, gdzie jest kaplica Matki Bożej Opiekunki Turystów. Tu mamy przełęcz Brona, dwa szczyty Małej Babiej Góry, czyli Cyl i Niżny Cyl. No i te szczyty, które zdobywaliśmy 2 tygodnie temu, czyli Magórka, Kolisty Groń, Mędralowa, Mędralowa Zachodnia. I za nimi Czerniawa Sucha i ten szczyt taki najbardziej reprezentatywny przed nami, to jest Jałowiec. Szczyty, które do Jałowca prowadzą, Kolędówka między innymi. No i mamy gdzieś tam dalej Leskowiec, czyli Beskid Mały, tutaj też jest Beskid Makowski i gdzieś tam daleko widoczne szczyty Beskidu Wyspowego. Po drugiej stronie niewidoczna Mała Wielka Fatra, za chmurami takie ledwo widoczne szczyty. Tutaj po lewej mamy Tatry Zachodnie. Przed nami jest Zalew Orawski. Koło Zalewu Orawskiego po prawej jest miasto Namiestów. Natomiast za Górami Choczańskimi, czyli za tymi szczytami, które znajdują się tuż za zalewem, mamy Trzcianę i Twardoszyn. Dwa miasta na Słowacji. Dwa miasta, które trzeba zawsze przejechać, jeżeli by się chciało zdobywać Tatry Słowackie, Tatry Zachodnie, czy to wejście na Banikow, czy też wyjście na Baranec, lub też jakbyśmy chcieli jechać na Tatry Wysokie, no to zawsze się tędy powinno jechać, bo jest szybsza droga. No. W chmurach, tak mówię, Mała Wielka Fatra, przed nami szczyt Diablaka, na który się już udajemy. I mam nadzieję, że za jakieś 20-30 minut przywitamy się na najwyższym szczycie w Beskidzie Żywieckim. Niegdyś na tym szczycie Główniaku były wypasane woły, krowy. No i oczywiście, jak to zwierzęta mają w zwyczaju, również musiały robić odchody. Natomiast one były niesprzątane kompletnie. Często ludzie, którzy tutaj szli, bardzo odczuwali nadmiar zwierząt wypasanych w tych miejscach. I stąd też nazwa szczytu to Główniak, albo Wołowe Skałki, właśnie z tego względu. No to bardziej takie wytłumaczenie, skąd ta nazwa, bo staram się zawsze Wam was informować, skąd dana nazwa,
czy to przełęczy, czy doliny, żebyście też wiedzieli, skąd takie nazwy powstały i dlaczego tak, a nie inaczej na przykład się określa, czyli wyjście na Babią Górę z Krowiarek przez Sokolice i Gówniak albo przez Przełęcz Brona i Markowe Szczawiny. Więc każda droga ma swoją własną historię i ma punkty tej historii, które są związane z małymi historyjkami dotyczących danych zagadnień, dziedzin, czy też po prostu sytuacji życiowych, w tym przypadku górali z Zawoi.